Dlaczego niektórzy ludzie potrafią planować, podczas kiedy innym zupełnie to nie wychodzi? Czy to kwestia talentu? W tym nagraniu dzisiaj postaram się Tobie pokazać, czy to kwestia talentu. Cześć! Nazywam się Monika Pal. Jestem założycielką klubu premium i autorką Planera Marzeń. W tym nagraniu dzisiaj chcę z Tobą podzielić się prostym sposobem, który może odmienić Twoje życie i zmienić zdanie o planowaniu. Elastyczność planowania nie jest rzeczą prostą i absolutnie się z tym zgadzam. Jeszcze 18 lat temu, kiedy próbowałam pogodzić studia z nauką, y, jeszcze innej dyscypliny, która mnie fascynowała, z pracą zawodową, y, rodziną, relacjami, które wówczas miałam i licznymi innymi obowiązkami, odkryłam jedną rzecz, która diametralnie zmieniła moje podejście do planowania. Dziś chcę się z Tobą tym rozwiązaniem podzielić. By najskuteczniej z tego skorzystać, chcę Cię zachęcić do tego, żeby wziąć kartkę papieru, długopis, ulubiony notes, cokolwiek, co spowoduje, że możesz to ćwiczenie wykonać tu, razem ze mną. To najlepiej działa, jeżeli robisz to tu i teraz. Podziel sobie kartkę papieru na dwie kolumny. Na jednej zapisz sobie, Sprawy i obowiązki. Po drugiej stronie zapisz sobie moje przyjemności. W ten sposób przygotujemy się do analizy dnia. Jest to absolutna podstawa, by zweryfikować, na co przeznaczasz swój czas. Co dosłownie zjada Twój czas, który być może potrzebujesz przeznaczyć zupełnie na coś innego, szczególnie jeżeli zamierzasz zrobić coś nowego osiągnąć nowy cel, zrealizować swoje nowe marzenie. I potrzebujesz na co? Przestrzeni i czasu. By nie szarpać swojego życia, by nie nadwyrężać relacji i własnego zdrowia, proponuję Ci najprostsze możliwe rozwiązanie, jakie istnieje. Przeprowadź analizę dnia. Przeciętnego dnia. Obowiązki i przyjemności. Te dwie kolumny, jak wypiszesz, dopiszesz do nich, ile na co przeznaczasz czasu, zorientujesz się, które elementy można przesunąć, wykasować, przenieść, przekazać innym osobom. O tym jestem przekonana, ale najważniejsze dla Ciebie jest do zrobienia to spojrzeć na tą kartkę po tym, jak to zadanie wykonasz. To jest najprostsze rozwiązanie, które znam, najbardziej skuteczne, i wierz mi, Używam go do 18 lat i potrafię pogodzić liczne obowiązki i ciągle kształcę się w dwóch różnych dyscyplinach, w których czuję pełną swobodę właśnie dlatego, że potrafię zarządzać sobą w czasie. Zarządzanie w sobą w czasie zaczyna się od podstawowej rzeczy. Analizy dnia. Potrzebujesz tego, by rozumieć, gdzie jest twój czas. Dodatkowo, jeżeli będziesz to powtarzać codziennie, nabierzesz pewnej wprawy, pewnej magicznej rzeczy, której wielu z nas nie robi, a powinniśmy, jeżeli chcemy iść w naszym życiu do przodu. Nauczysz się ustalania najważniejszych priorytetów na dany dzień. Jestem naprawdę o tym przekonana, ponieważ. To najczęściej słyszę od moich klientów jako efekt uboczny analizy dnia: Wow, wiesz, wiem, jaki jest najważniejszy priorytet, który mam dzisiaj do zrealizowania, i przez to e, jestem przekonana, że e, nauczysz się. Kolejne rzeczy, które będę chciała powiedzieć zupełnie w innym nagraniu, a mianowicie jak pozbyć się zaległości i jak spowodować, żeby te zaległości nie wpadały non-stop i nie torturowały Ciebie, ok? A więc, jak możesz się pozbyć zaległości. O tym będę chciała Ci opowiedzieć i przekazać Tobie również mega proste rozwiązania w następnym nagraniu. Opublikuję je 24 września o godzinie 20.00 na moim głównym fanpage. Zanim jeszcze zakończymy, to dzisiejsze nasze bardzo krótkie spotkanie, robię wszystko, żeby zmieścić się w 5 minutach, bo wiem jak twój czas jest cenny. Zapraszam Cię również do. Udostępnienia tego nagrania i napisania swojego własnego komentarza. Czy Twoim zdaniem ta metoda jest prosta, czy mega skomplikowana? Jestem przekonana, jeżeli będziesz to robić pierwszy raz, to będzie dla ciebie trudne, ale wierz mi, jeżeli powtórzysz to kilka razy, to będzie przyjemne jak oddychanie. Dlatego dziś ja śmiało mogę powiedzieć: dla mnie planowanie jest jak oddychanie. Zapraszam Cię jutro. Jutro przekażę tobie. Informacje na temat tego, jak w łatwy sposób pozbyć się zaległości i jak zrobić wszystko, żeby te zaległości nie zaglądały do Twojego życia. Do zobaczenia jutro.